Mówi się, że futbol to naprawdę ostra gra. Właśnie dlatego podczas meczu potrzebny jest rozjemca, który w razie problemów za pomocą żółtych i czerwonych kartek będzie studził zapędy co bardziej wyrywnych piłkarzy. A najszybciej otrzymaną w historii czerwoną kartką może się pochwalić Włoch, Giuseppe Lorenzo, który w meczu Serie A pomiędzy Bolonią i Parmą został wyrzucony z boiska w, uwaga, 10 sekundzie meczu. Z kolei na Mistrzostwach Świata najszybciej usuniętym piłkarzem był José Baptista z Urugwaju. Podczas turnieju w Meksyku w 1986 roku ujrzał czerwony kartonik po 55 sekundach w meczu ze Szkocją. Natomiast najwięcej czerwonych kartek pokazał piłkarzom sędzia w meczu Ligi Paragwajskiej pomiędzy Sportivo Ameliano i General Caballero. Ile? 20 sztuk. Tak, na boisku zostało 2 piłkarzy.